Wtorek, 21 listopada. Dziś powiemy m.in. o kolejnej odsłonie polsko-unijnej batalii wokół Puszczy Białowieskiej, o strategii grillowania Polski przez instytucje Unii Europejskiej, a także o gwałtownych turbulencjach w nowoczesnej Ryszarda Petru. Ryszard Gromadzki, to jest główne wydanie informacji Telewizji Republika. Witam i zapraszam. Nie grożą nam żadne kary. I to jest wyraźnie zapisane we wniosku tymczasowym, który wczoraj żeśmy otrzymali. Nie używają harwesterów, tylko standardowego sprzętu leśnego. Europejski Trybunał Sprawiedliwości domaga się wstrzymania wycinek w Puszczy Białowieskiej. Jest reakcja resortu środowiska. Będą nas grillować. Polska pod presją Komisji Europejskiej. Jestem optymistą, jeżeli chodzi o wynik. W tej chwili jest bardzo silna potrzeba, w całym obozie nazwałem to opozycji, na zmiany. Doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście kandydatura pani Katarzyny Lubnauer na przewodniczącą Nowoczesnej jest najlepszym rozwiązaniem. Rozbiórka Nowoczesnej, czyli kłótnia o przywództwo w partii Ryszarda Petru. Batalii o Puszczę Białowieską ciąg dalszy. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wczoraj postanowienie, w którym domaga się od Polski powstrzymania wycinki w Puszczy. Przypomnijmy, że ta ma ratować las przed inwazją kornika drukarza, który pustoszy drzewostany. Dziś stanowisko wobec decyzji Trybunału przedstawiło Ministerstwo Środowiska. O szantażu Puszczą Bartosz Boruciak. Minister środowiska profesor Jan Szyszko zadeklarował, że polski rząd respektuje postanowienie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ten wniosek tymczasowy jest bardzo dobry. Chcemy powiedzieć, że tak jak poprzednio, w 100% będziemy spełniali sugestie zawarte w tym wniosku tymczasowym. Chcę również powiedzieć, że mamy 15 dni czasu na to, aby odpowiedzieć na uwagi zawarte w tym wniosku tymczasowym. I tego terminu również dokonamy. Szef resortu podkreślił, że 12 grudnia odbędzie się rozprawa dotycząca rozpatrzenia skargi przeciwko Polsce i ministerstwo będzie w niej uczestniczyć. Nie grożą nam żadne kary. I to jest wyraźnie zapisane we wniosku tymczasowym, który wczoraj żeśmy otrzymali. Polska nie może być obciążana jakimikolwiek karami za działalność w przyszłości, która nie może mieć miejsca, gdyż Polska w 100% wykonuje polecenia czy też zalecenia Komisji Europejskiej zawarte we wniosku tymczasowym, który wczoraj żeśmy otrzymali. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski podkreślił, że Lasy Państwowe odstąpiły od nieaktywnej gospodarki leśnej realizowanej przy użyciu harwesterów. Nie będą harwestery pracować. My już wiemy, że nadleśniczowie renegocjują umowy. Będą pracować zakłady usług leśnych. Jeszcze większą wagę będziemy przywiązywać do identyfikowania tych miejsc. Nadleśniczowie to będą czynić, gdzie trzeba kształtować bezpieczeństwo publiczne. Nie używają harwesterów, tylko standardowego sprzętu leśnego. Standardowy sprzęt leśny to są wykaszarki, to są pilarki, to są siewniki ręczne na ogół, bo te bardziej skomplikowane no, też są zresztą na wyposażeniu zakładów usług leśnych. Wiceminister środowiska Andrzej Konieczny podał, że 1,5 miliona drzew zostało zaatakowanych przez kornika drukarza, co stanowi około 8% całego drzewostanu Puszczy Białowieskiej. Te działania, które są podejmowane i będą prowadzone, dotyczą przede wszystkim zabezpieczenia tego terenu. W tej chwili możemy mówić o ratowaniu puszczy, o delikatnym wstrzymaniu procesu, który został wywołany przez człowieka. I tu musimy mieć świadomość. Skupiamy się teraz na dwóch wyrazach. Wycinka i kornik. I te dwa wyrazy stały się wyrazami politycznymi. Natomiast nikt nie patrzy tam na dole, jak wygląda sytuacja na miejscu. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że należy uwzględnić wniosek Komisji Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych, czyli potwierdzić nakaz natychmiastowego wstrzymania wycinki w puszczy do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Bartosz Boruciak, Telewizja Republika.
Kto by pomyślał, że Kornik stanie się wyrazem politycznym? A teraz zupełnie serio. Sprawa Puszczy Białowieskiej wpisuje się w cały szereg działań instytucji Unii Europejskiej wobec Polski, które można określić mianem strategii grillowania. Na czym polega ta strategia? O tym Magdalena Wałkowiec. 15 listopada po burzliwej debacie Parlament Europejski przyjął rezolucję, która wzywa Polskę do przestrzegania praworządności. Europosłowie zainicjowali też własną procedurę zmierzającą do uruchomienia artykułu 7 Traktatu Europejskiego wobec kraju. Składa się ona z dwóch etapów. Pierwszy to tak zwany mechanizm prewencyjny. Do jego uruchomienia potrzeba zgody 4/5 Rady Unii Europejskiej i 2/3 Parlamentu Europejskiego. Drugi to realne sankcje, które mogą oznaczać zawieszenie praw Polski w Unii, między innymi prawa głosu. Jednak do ich uruchomienia potrzeba zgody wszystkich państw Wspólnoty. To jest oczywiście procedura, która została gdzieś tam rozpoczęta i na końcu tej procedury mogą nam grozić sankcje. Natomiast my na pewno będziemy apelowali o to, żeby nie nakładać ich w taki sposób, żeby dotknęły zwykłych Polaków. Są takie pomysły, że na przykład finansowania z funduszy europejskich mogłyby przejąć bezpośrednio samorządy. Za przyjęciem rezolucji głosowało 438 eurodeputowanych. 152 było przeciw, 71 wstrzymało się od głosu. Za rezolucją opowiedziało się także 6 europosłów Platformy Obywatelskiej. Totalna opozycja dalej będzie i chodziła po salonach brukselskich i opowiadała, jaka tu jest tragedia, jakie tu się rzeczy straszne dzieją, to jest możliwość, że tamtejsi politycy w to w końcu uwierzą. No, w Polsce nie dzieje się nic złego. Stosujemy tutaj wiele metod, no, chociażby wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, które są już stosowane w krajach Europy Zachodniej i tam nie ma takiego problemu. Nad Polską wisi także widmo sankcji za nieprzyjęcie azylantów. W czerwcu Komisja Europejska wszczęła procedurę przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom za niewywiązanie się ze zobowiązań w sprawie relokacji uchodźców. Później jednak poinformowano, że sankcje są na razie zawieszone, choć pojawiają się głosy, że mogą one zostać uruchomione po 2020 roku. Uruchomienie artykułu 7 wymaga finalnie jedności całej Rady Europejskiej, poza krajem, którego taka sankcja miałaby dotyczyć. I z tego punktu widzenia, czy to będą imigranci, czy jakikolwiek inny pretekst, nie ma możliwości, żeby ten artykuł został wprowadzony. Jak wskazuje publicysta Paweł Lisicki, mimo tego, że w Niemczech trwa obecnie bezprecedensowy kryzys polityczny, to właśnie Polska jest przedmiotem specjalnej troski ze strony Unii Europejskiej. Tak samo bym z troską pochylił się nad sytuacją w Niemczech i spytał się, czy obecne Niemcy coraz bardziej nie zaczynają przypominać Republiki Weimarskiej, gdzie też nie mógł powstać rząd, gdzie też były bardzo duże kłopoty. No po prostu bym z troską pochylił się, popatrzył, co się tam dzieje, że tak powiem, poradził trochę, jak takie problemy należy rozwiązywać. Mimo przegłosowanej rezolucji wszystko wskazuje na to, że do wszczęcia procedury o naruszenie praworządności może w ogóle nie dojść, ocenia komentator polityczny Jarosław Guzy. Jak powiedział jeden z niemieckich polityków, czołgami nie możemy wjechać do Polski teraz, ale naciski stosuje się inne, między innymi takie jak ostatnia debata w Parlamencie Europejskim, uruchamianie procedur zarówno przez Komisję Europejską, jak i przez Parlament Europejski. Tak samo jeśli chodzi o inne instytucje typu Rada Europy. To wszystko jest cała sieć nacisków, w dużej mierze organizowana przez polską opozycję, ale ewidentnie z przyzwoleniem i z akceptacją, a nawet w imię interesów wszystkich, którym nie podoba się podmiotowa rola Polski w Unii Europejskiej. To już nie pierwsza próba zastraszenia Polski ze strony Unii Europejskiej. Odkąd władzę w kraju objęło Prawo i Sprawiedliwość, odbyło się już kilka debat o praworządności w Polsce. Jednak od rezolucji do sankcji jest bardzo daleka droga. Wydaje się, że Brukseli bardziej zależy na stałej presji na Polskę niż otwartej konfrontacji z rządem w Warszawie. To kwestia interesu. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika. W sobotę Nowoczesna ma wybrać nowe władze. Wszystko wskazuje na to, że Ryszard Petru, twórca partii, zostanie zastąpiony przez Katarzynę Lubnauer. Partia z miesiąca na miesiąc biednie w sondażach. Wydaje się, że jej koniec jest nieodległy. Marta Szamowska. Jeszcze wczoraj o przywództwo w Nowoczesnej obiegało się pięcioro jej polityków. Kamila Gasiuk-Pichowicz, Katarzyna Lubnauer, Ryszard Petru, Piotr Misiło i Paweł Pudłowski. Dziś grono pretendentów zmniejszyło się o dwie osoby.
Biorąc pod uwagę nasz wspólny cel, jakim jest przedstawienie planów reform i wizji modernizacji Polski oraz kierując się poczuciem odpowiedzialności za dobro całego ugrupowania, wraz z Pawłem Pudłowskim postanowiliśmy wspólnie rekomendować Katarzynę Lubnauer na przewodniczącą Nowoczesnej. A jest pan zaskoczony, zawiedziony tym? Obie informowały mnie, że nie będą startować i w tym sensie jest to zdziwienie, bo obiecywały nie tylko mi, ale poprzez media, że tego kroku nie uczynią. Uczyniły. Ale Kamila, rozumiem, się teraz wycofuje, czyli... No tak, rzuciła, że tak powiem, swoje poparcie dla posłanki Lubnauer. Będą wybory w sobotę. Jestem przekonany, że wynik będzie dobry dla mnie. W tej chwili jest bardzo silna potrzeba, w całym obozie nazwałem to opozycji, na zmiany. Ludzie chcą mieć znowu nadzieję. Ludzie znowu chcą czuć, że jest szansa, żeby opozycja zaczęła wygrywać w sondażach. Z tego powodu zdecydowałam się kandydować na przewodniczącą Nowoczesnej. Uważam, że bardzo ważne jest, żeby był nowy impuls, nowe pewne otwarcie. Kamila Gasiuk-Pichowicz, która przekazała poparcie Katarzynie Lubnauer, przekonuje, że zmiana lidera leży w interesie Nowoczesnej. Doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście kandydatura pani Katarzyny Lubnauer na przewodniczącą Nowoczesnej jest najlepszym rozwiązaniem. Posłowie Platformy Obywatelskiej, ugrupowania, które wraz z Nowoczesną tworzy tak zwaną opozycję totalną, deklarują zatroskanie kłopotami sojusznika. Choć tajemnicą Poliszynela jest, że liderzy obydwu ugrupowań za sobą nie przepadają. Marginalizacja Nowoczesnej w gruncie rzeczy nikogo w Platformie nie martwi. To jest młoda partia, widać, szybko wpadła w turbulencje. Mam nadzieję, że z tych problemów wyjdzie i że będziemy mogli tworzyć jeden blok i współpracować z Nowoczesną, bez względu na to, kto będzie przewodniczący tej partii. Żadnej empatii dla Nowoczesnej nie ma poseł Jarosław Sachajko z Kukiz 15. Nowoczesna nas jako Kukiz 15 interesuje tyle samo, co i San Escobar. To jest bardzo szkodliwa formacja dla polskiej sceny politycznej, dla Polaków. No i mam nadzieję, że tak jak nagle powstała, tak jeszcze szybciej zniknie ze sceny politycznej. W ocenie Jana Marii Jackowskiego kłótnia w Nowoczesnej w sprawie wyboru szefa partii potwierdza, że partia znalazła się w głębokim kryzysie. Odbieram jako bardzo poważne zagrożenie dla przywództwa Ryszarda Petru. Ono zostało nadwyrężone na przełomie grudnia i stycznia, kiedy pan Ryszard Petru z koleżanką klubową niespodziewanie wybrał się na jakiś wyjazd tajemniczy zagraniczny i od tego momentu zaczęły się poważne kłopoty i nie tylko wizerunkowe, ale również wewnątrz samej Nowoczesnej. Publicysta Michał Wróblewski uważa, że lider i założyciel partii Ryszard Petru dał się okupić przez frakcję kobiecą, którą wypromował. Grunt pali mu się pod nogami i tak jak Ryszard Petru silną ręką jednak trzymał tą partię jeszcze kilka miesięcy temu, tak nie da się ukryć, że jego koleżanki, które stanowiły pewien trzon jednak tego ugrupowania, w pewnym momencie go oszukały. Według ostatnich sondaży poparcie dla Nowoczesnej balansuje obecnie na granicy progu wyborczego i waha się między 5 a 6%. Marta Szramowska, Telewizja Republika. Czy Nowoczesna to partia, która w ogóle jest potrzebna na polskiej scenie politycznej? To pytanie postawiła dziś Emilia Pobłocka w naszym wywiadzie środowiskowym. Zapraszam. Trwa walka o przywództwo w Nowoczesnej. Z jednej strony Ryszard Petru, a z drugiej strony kontrkandydaci. Dziś jest to Katarzyna Lubnauer i Piotr Misiło. Zadamy dzisiaj pytanie, czy Nowoczesna jest potrzebna na polskiej scenie politycznej? Właściwie po co nam Nowoczesna? Sprawdźmy to. Ja myślę, że biorąc pod uwagę charakter naszego ustroju demokratycznego, to oczywiście, że tak. Jako jakiś element pluralizmu politycznego. Raczej nie, nie lubię tego człowieka. Petru to absolutnie. Czyli powinni zniknąć? Powinni zniknąć, bo naprawdę to jest wszystko na nie, nie podoba mi się to. Uważam, że partia Nowoczesna to trochę kopia już tego, co było i w sumie nie wiem, czy jest potrzebna, czy nie. Ale smutno by panu było, gdyby przestali istnieć? Chyba bym tego w ogóle nie odczuł. Zawsze jakieś urozmaicenie w naszej polityce i w partiach, coś tam. Nie przepada. Po prostu. Dlaczego? Nic specjalnego nowego nie wnoszą. Czyli kontynuacja starej polityki opozycji? Dokładnie. Ryszarda Petru, Nowoczesna. Co pani sądzi o tej partii? Są potrzebni w Polsce? Nie. Akurat nie lubię tej partii. Nie. Ja Nowoczesna jest potrzebna. Po co nam Nowoczesna? Niepotrzebna. Moim zdaniem niepotrzebna. Dlaczego? No nic nowego nie wnosi, tylko...
Zmieniamy temat. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold zeznawali dziś funkcjonariusze gdańskiej policji. Jeden z nich, którego danych nie ujawniono, to był funkcjonariusz pionu operacyjnego oraz Zbigniew Pakuła, były komendant miejski policji w Gdańsku. To drugie przesłuchanie obserwowała Aleksandra Zarzycka. Pierwsze przesłuchanie funkcjonariusza policji było niejawne, więc nie mogliśmy się mu przysłuchiwać, ale z relacji członków komisji wiemy, że świadek, co typowe dla przesłuchań przed tą komisją, w zasadzie niczego nie pamiętał. Prawdopodobnie chodzi o byłego naczelnika Wydziału Przestępczości Gospodarczej Komendy Miejskiej w Gdańsku. Niewykluczone, że to ta właśnie osoba mogła być źródłem przecieku informacji na temat toczącego się śledztwa w sprawie Amber Gold. Marek Suski po przesłuchaniu tego świadka nie wykluczył złożenia zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przez świadka przestępstwa. Jako drugi przesłuchiwany został były komendant miejski policji w Gdańsku, który pełnił tę funkcję od maja 2010 do stycznia 2016 roku. Pytany był m.in. o podległego mu naczelnika jednego z wydziałów, o którym była mowa w podsłuchanych rozmowach prowadzonych przez Katarzynę P. Nie potrafi pan doprecyzować, kiedy to było, a słyszał pan o liniach lotniczych? Nie. Związanych z firmą OLT? Nie. Z firmą Amber Gold, linia OLT? Nie pamiętam. Proszę mi powiedzieć, czy jeżeli prowadząca postępowanie pani aspirant miała, jak sama zeznając przed komisją śledczą, pewne problemy w komunikacji z panią prokurator Kijanko, prowadzącą postępowanie w prokuraturze, twierdzi, że informowała o tym swoich przełożonych. Czy o takich problemach, kłopotach powinien być poinformowany pan jako komendant miejski policji? Jeżeli występują tego typu problemy, to jedyną obowiązującą formą w policji jest sporządzenie raportu. Kto powinien ten raport sporządzić? Właściwy funkcjonariusz. Co to znaczy właściwy funkcjonariusz? Gdyby pan był uprzejmy, nie mam pańskiej wiedzy, powiedzieć mi, kto powinien sporządzić taki raport, jeżeli prowadząca postępowanie pani Tomaszewska-Szyrajew zgłaszała, jak zeznała przed komisją śledczą. Były komendant zeznał też, że sprawa Amber Gold nie była omawiana na naradach naczelników wydziałów, na których był obecny, nie brał w takich naradach udziału, a wiedzę o sprawie posiadł z mediów w momencie, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Mówił też, że nic mu nie wiadomo o wpływie grup przestępczych w Gdańsku na działalność Marcina P. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman określiła sposób prowadzenia postępowania policji w tej sprawie jako dramatyczny. Jutro kolejne niejawne przesłuchania, a przed komisją zeznawać będą funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. A oto tematy drugiej części programu. W Warszawie otwarto siedzibę Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. Drugi dzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Grecji. Donald Trump oskarżył reżim Korei Północnej o sponsorowanie międzynarodowego terroryzmu. Dziś weszła w życie umowa o ustanowieniu w Warszawie siedziby Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. Podpisana w marcu umowa zakładała, że Polska przekaże działkę przy ulicy Racławickiej w Warszawie, na której agencja wybuduje swoją siedzibę. Do głównych zadań Frontexu należą monitorowanie przepływów migracyjnych i przeprowadzenie analizy ryzyka zarządzania granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. Dla Polski, dla polskiego rządu to jest dzisiaj bardzo ważny dzień, ponieważ tutaj w Warszawie inaugurujemy już oficjalnie pracę jednej z największych agencji unijnych. Agencji, która ma szczególne znaczenie dla nas wszystkich, dla całej Europy i tak jak powiedziałam wcześniej, też i dla przyszłości Europy. Bo to jest ta agencja, która zajmuje się bezpieczeństwem Europejczyków.
Zgoda na tworzenie podziałów w Unii Europejskiej doprowadzi do jej osłabienia, przestrzegał w Atenach prezydent Andrzej Duda. Prezydent i w towarzystwie prezydenta Grecji Prokopisa Pawlopoulosa wzięli udział w inauguracji wystawy Wolność za najwyższą cenę Jerzy Iwanow-Szajnowicz, bohater dwóch narodów. Otwarta w Ateńskim Muzeum Wojny ekspozycja została poświęcona polskiemu i greckiemu bohaterowi z czasów II wojny światowej. O wydarzeniach drugiego dnia wizyty prezydenta Rzeczpospolitej w Grecji nasz wysłannik z Aten Rafał Potocki. Prezydent Andrzej Duda wziął dzisiaj udział w prezentacji polskiego autobusu elektrycznego oraz wozu strażackiego, który został wyprodukowany w naszym kraju, a Grecy zdecydowali się go zakupić. Prezydent Duda uczestniczył w grecko-polskim Forum Innowacji i Zielonych Technologii. Wizyta była też okazją do spotkania się z przedstawicielami społeczności polskiej, która na co dzień mieszka w Atenach. W Grecji jest ponad 30 tysięcy Polaków, którzy osiedlili się tutaj na stałe. Z Aten Rafał Potocki, Telewizja Republika. A teraz wiadomość z ostatniej chwili. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz złożył doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez komisję Jerzego Millera badającej katastrofę smoleńską. Sprawa ma związek ze stenogramami, a właściwie fałszerstwami stenogramów posiedzeń komisji ujawnionych przez Telewizję Republika. Rzeczywiście w dniu dzisiejszym Ministerstwo Obrony Narodowej złożyło takie zawiadomienie do prokuratury, ale nie wiem, czy jest to związane z działalnością Telewizji Republika, chociaż gratuluję materiału, który Państwo zamieściliście, bo zawiera on prawdę. Rzeczywiście jest tak, że komisja Millera, członkowie komisji Millera do prokuratury i sądu będzie należało rozsądzenie, którzy z nich i w jakim stopniu wszyscy są za to odpowiedzialni, poświadczyli nieprawdę przynajmniej w czterech zasadniczych kwestiach. Tych problemów jest zapewne więcej, ale teraz to zawiadomienie dotyczy czterech kwestii. A manipulacji, których dopuściła się komisja Millera, dotyczyć będzie także dzisiejszy odcinek programu Koniec Systemu Doroty Kani. Już dzisiaj zapraszam Państwa bardzo serdecznie na godzinę 21.30 na Koniec Systemu, w którym pokażemy kulisy operacji mającej na celu obciążyć generała Andrzeja Błasika odpowiedzialnością za katastrofę smoleńską. A wcześniej ta odpowiedzialność miała być skierowana na świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP. A w drugiej części programu porozmawiamy właśnie na ten temat z ministrem Jackiem Sasinem, wiceszefem kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zapraszam serdecznie. Przechodzimy do wiadomości z zagranicy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział uruchomienie nowych sankcji wobec reżimu Korei Północnej. Będą one konsekwencją uznania tego kraju przez administrację w Waszyngtonie za sponsora międzynarodowego terroryzmu. Paulina Blińska. Podczas briefingu przed posiedzeniem swojego gabinetu Donald Trump oskarżył wprost północno-koreańskiego przywódcę o wspieranie międzynarodowego terroryzmu. Dziś Stany Zjednoczone określają Koreę Północną jako kraj wspierający terroryzm. To powinno się stać dawno temu, lata temu. Korea Północna wielokrotnie wspierała akty międzynarodowego terroryzmu, w tym wiele morderstw na terenach innych państw. Stanowisko amerykańskiego prezydenta poparli inni przywódcy. Popieram decyzję prezydenta Trumpa, który ogłosił, że Korea Północna sponsoruje terroryzm. Kim Jong-un prowadzi zbrodniczą ogólnoświatową operację, handlując bronią, handlując narkotykami, zajmując się cyberprzestępczością i oczywiście zagrażając stabilnością regionu. A dlatego bardzo zgadzam się z tym oświadczeniem. Japonia z zadowoleniem przyjmuje i wspiera USA w traktowaniu Korei Północnej jako sponsora terroryzmu. Biały Dom zapowiedział kolejne sankcje wobec reżimu Korei Północnej. Jutro Departament Skarbu ogłosi dodatkową sankcję wobec Korei Północnej, która zostanie wprowadzona w ciągu 2 tygodni. To będzie najwyższy wymiar sankcji. Reżim Korei Północnej musi podlegać prawu. Musi zakończyć swój bezprawny rozwój przemysłu jądrowego i balistycznego, a także przestać wspierać międzynarodowy terroryzm.
Wiele razy podejmowaliśmy już działania poprzez dotychczasowe sankcje. Ważne jest jednak, abyśmy kontynuowali ten sposób nacisku na Koreę Północną i jej nielegalne, bezprawne zachowanie. Dlatego musimy ponownie narzucić sankcje na kraj. Korea Północna była już na liście państw sponsorujących terroryzm, jednak została z niej wykreślona w 2008 roku przez George'a Busha. Sytuacja na Półwyspie Koreańskim jest bardzo złożona i wrażliwa. Mamy nadzieję, że wszystkie strony będą współpracować, aby rozwiązać problem poprzez dialog i negocjacje. Na liście krajów wspierających terroryzm znajduje się, poza Koreą Północną, Iran, Sudan i Syria. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. 93-letni Robert Mugabe, polityk najdłużej sprawujący władzę w Afryce, zrezygnował dziś z urzędu pod wpływem nacisków ze strony armii i presji opinii publicznej. Decyzja prezydenta wywołała entuzjazm na ulicach stolicy kraju Harare. Mugabe rządził Zimbabwe w autorytarny sposób od 1980 roku. Jego rządy doprowadziły gospodarkę kraju, uważanego niegdyś za spichlerz Afryki, do ruiny. Prawdopodobnym następcą Mugabe będzie zdymisjonowany niedawno wiceprezydent Emmerson Mnangagwa. Teraz o ostrym konflikcie rządu Węgier z miliarderem i globalnym spekulantem finansowym George'em Sorosem, którego rząd Viktora Orbana oskarża o to, że poprzez wspieranie napływu imigrantów z Afryki i Azji do Węgier i innych krajów Unii Europejskiej chce doprowadzić do zniszczenia państw narodowych w Europie. Soros osobiście zaangażował się w konflikt z rządem Viktora Orbana. Weronika Walenciak. George Soros, 87-letni miliarder sponsorujący projekt tzw. otwartego społeczeństwa, w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Financial Times ostro zaatakował węgierski rząd. Soros zapewnił, że władze Węgier prowadzą przeciw niemu kampanię dezinformacji, demonizując projekt określany mianem Planu Sorosa, który zakłada lokowanie muzułmańskich imigrantów z Afryki i Azji w krajach Unii Europejskiej. Jestem za tym, by Unia Europejska przyjęła system, zgodnie z którym uchodźcy trafialiby do krajów, które chcą ich przyjąć i w których oni chcą pozostać. Relokacja powinna być dobrowolna. Węgierski rząd oskarża mnie o coś zupełnie innego w swojej propagandowej kampanii. Soros nawiązuje tu do stanowiska premiera Węgier, Viktora Orbana, który oskarża miliardera o wykorzystywanie swoich wpływów w celu nakłonienia europejskich polityków do otwarcia granic, co narazi Węgry, jak i całą Europę na niebezpieczeństwo i zniszczenie europejskiej kultury, u podstaw której leży chrześcijaństwo. Soros ma plan i nawet nie stara się go ukryć. Ogłosił go bowiem publicznie. Chcę zobaczyć, jak miliony imigrantów z różnych kultur przybywają co roku do Europy i w niej się osadzają. A jeśli trzeba, to osadzą się nawet siłą i wbrew woli narodów Europy. Nie możemy być naiwni, a w przypadku takiego spekulanta finansowego jego paplaninę o humanitaryzmie należy ignorować. Według węgierskich polityków plan Sorosa przewiduje m.in. przyjmowanie w Europie miliona imigrantów rocznie, obowiązkowe dzielenie ich między państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz wsparcie każdego imigranta sumą 29 tysięcy euro. Prawdą jest, że George Soros jest spekulantem, który kieruje rozległą mafią sieci i zagraża bezpieczeństwu oraz przyszłości Europy. Dla niego migracja jest dobrym biznesem, a byłaby jeszcze lepszym, gdybyśmy przestali się jej opierać. Dlatego jest tak zły na Węgry i na mnie, ponieważ stoimy na drodze jego wielkiego planu i wielkiego projektu biznesowego. Viktor Orban zapowiedział, że rządowe agencje wywiadowcze dokładnie przyjrzą się działalności Fundacji Sorosa, gdyż są realne podstawy do podejrzeń, że finansista działa na szkodę państwa. Weronika Walenciak, Telewizja Republika. Pora na sport, a jeśli sport, to Rafał Kaczprzak, witam cię serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj gra Liga Mistrzów, grają Polacy, ale zaczniemy od meczu, w którym Polacy akurat nie zagrają, chociaż do niedawno brylowało w tym zespole polskie trio. Został tylko Piszczek, Łukasz Piszczek, który jest kontuzjowany. Tak jest. BVB, czyli Borussia Dortmund, zmierzy się z Tottenhamem Londyn i to jest mecz o być albo nie być. Być albo nie być, dokładnie. W dzisiejszej, tak jak często mówiliśmy, w dzisiejszej karcie Dań szef kuchni poleca właśnie spotkanie Borussii Dortmund z Tottenham. Szef kuchni, czyli UEFA, prezes UEFA. Dzisiejsze spotkania, dobrze to określiłeś, być albo nie być tak naprawdę, bo nie tylko jeżeli chodzi o kluby i walkę o Ligę Mistrzów, o fazę pucharową, ale też o pozostanie w europejskich pucharach, być albo nie być wisi nad trenerem Peterem Boszem. Holendrem. Holendrem, tak.
tak, zarząd klubu powiedział mu, że jeżeli nie zwalczy kryzysu w tym spotkaniu... To o Holender, dziękujemy. Tak jest, jeżeli jeszcze nie zwalczy kryzysu w sobotę w derbach Zagłębia Rury z Schalke, to nie doczeka się pierwszego śniegu w Dortmundzie. Więc w tle tutaj... widzimy Aubę, czyli Aubę Majaga, który ma ostatnio jakąś zapaść strzelecką, no prawda? Właśnie, cała Borussia jest w kryzysie. Co ciekawe, to byłby pierwszy taki zabieg Borussii Dortmund od 2006 roku. Wówczas z klubem pożegnał się w pierwszej rundzie jeszcze trwającej rodak Petera Boscha, czyli Bert van Marwijk. Tak, czyli Holender jakoś nie za dobrze się układa. Wiele do udowodnienia masz też dzisiaj Real Madryt, Ryszardzie, tak naprawdę. No po tym laniu w Londynie z Tottenhamem muszą pokazać, że są wciąż zespołem, który no, ma aspirację, żeby trzeci raz z rzędu, jako jedyny zresztą, wygrać Ligę Mistrzów. Ja w to nie wierzę, ale niech próbują. W lidze idzie jak idzie. W Madrycie prawdziwa zima, bo jest w tej chwili już minus 10 do FC Barcelony, ale tutaj ma dość do udowodnienia Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. W ogóle skuteczność Ronaldo w La Liga to jest niecałe 2%. Nie narzekajmy na Cristiano, w Lidze Mistrzów strzela jak najęty. No, w Lidze Mistrzów sobie Madryt równych. Sobie radzi, a jeśli chodzi o tą La Liga, Karim Benzema plus Cristiano Ronaldo, 12 spotkań, tylko dwie bramki, to jest jeden z najgorszych duetów napastników. Czyli mniej niż Robert Lewandowski w pojedynkę na przykład. Tak jest, więc tutaj podsumowując ten wątek Realu Madryt, przeglądałem dzisiaj hiszpańską prasę i myślę, że... Idealną puentą jest jej tytuł Tres puntos de sutura, czyli trzy punkty na zaszycie ran po prostu. Mamy Zinedina Zidana, tak który jest. Mówi o dzisiejszym spotkaniu. Zobaczmy, co mówi słynny trener. Karim Benzema jest pierwszym z tych, którzy doskonale wiedzą, że mogą grać zdecydowanie lepiej. Jestem tutaj, by pomóc swoim graczom. Ogólnie nasza gra nie wygląda źle. Musimy zacząć od strzelenia jednej, potem drugiej i trzeciej bramki i mam nadzieję, że tak będzie właśnie w dzisiejszym meczu. Apoel to bardzo dobry zespół, nie śledzę ich poczynań zbyt często, ale jak to mam w zwyczaju, oglądam spotkania swoich rywali. Jest to zespół, który w pełni zasługuje na grę w Lidze Mistrzów. Na Santiago Bernabeu zagrali przyzwoite spotkanie. Zwycięstwo na ich terenie nie przyjdzie łatwo. Dużo kurtuazji było w słowach Zinedina Zidana. Co dzisiaj jeszcze nas czeka na europejskich stadionach? Trwają spotkania Spartaku Moskwa z Mariborem, to aktualnie 0-0 i Beşiktaş Stambuł FC Porto 1-1. To jest bardzo ważne spotkanie w kontekście AS Monaco i Kamila Glika. My czekamy na mecz na Apolu. Tak. Wystąpi pewnie Piotr Zieliński, myślę, który ostatnio strzelił bardzo ładną bramkę. AC Milan, Napoli w lidze, w Serie A radzi sobie znakomicie. Piotr Zieliński, trzecia bramka w tym sezonie, wygrana z AC Milan, tak jak wspomniałeś, 2-1. Myślę, że dzisiaj Piotr Zieliński zagra dobre spotkanie. Może coś strzeli. Ja jest Monaco, no musi walczyć tu albo wygrać, albo już po prostu odpadnie. Monaco, czyli drużyna Kamila Glika. Jutro będziemy też śledzić to, co się dzieje w Lidze Mistrzów, no bo hit, czyli Bayern Monachium, Paris Saint-Germain w Monachium, rewanż tak, za sobotną klęskę w Paryżu, Bawarczyków. Zmieniamy dyscyplinę. Cały czas nie ma rozstrzygnięcia w sprawie Roberta Kubicy. Wraca do tej Formuły 1, czy nie wraca? Taki informacyjny roller coaster, jak powiedziałem w zeszłym tygodniu. Tutaj naprawdę dziennikarze z całego świata prześcigają się w informacjach, czy Robert Kubica wraca, czy nie wraca. W zeszłym tygodniu francuski kanał sportowy poinformował, że Kubica wraca. Od razu te plotki zdementowano. Różni zawistnicy również w obrębie Formuły 1 pomstowali właśnie, na Roberta ale myślę, żeby tutaj wszystko to wyjaśnić, przeczytam cytat z oficjalnej, to co powiedział Williams. Rozmowy z Robertem... Czyli zespół, w którym ma jeździć tak podobno jest. Robert. Rozmowy z Robertem Kubicą nadal trwają i wciąż nie wiadomo, kto zajmie miejsce Felipe Massy. Wydamy oficjalny komunikat w tej sprawie, gdy tylko będziemy mieć coś do zakomunikowania. Nie planujemy jednak żadnego świadczenia w ten weekend w Abu Dhabi. Aha, czyli spekulacje trwają, Robert będzie testował tak pojazd bolidy Williamsa. My czekamy, czy mają jakiś deadline, który muszą... Do końca tego roku. Aha, no to sporo czasu jeszcze. Jeszcze troszkę. Seria pocytuje Robert Kubica Formuły 1 potrwa. Na koniec dobra wiadomo. Z NBA. Kolejny dobry występ Marcina Gortata. Tak jest. Kolejne double-double, drugie z rzędu. Tym razem jego dobra postawa przełożyła się na wygraną. Z kozłami. Milwaukee Bucks, pokonanie 99-88. Ja muszę się wtrącić teraz. Tam jest taki facet, Greg, zwany Greg Frick, o nazwisku, którego nie jestem w stanie w tym momencie wymówić, ale mówi się, że, brawo, że to jest zawodnik, proszę Państwa, który jest najbardziej perspektywicznym graczem NBA. Prawdopodobnie w przyszłości, tak się o nim mówi. No, najbardziej wartościowym zawodnikiem ligi, pierwszym z Europy. Zobaczymy, Europy. Się ale przenieśmy się na parkiet. Na parkiety, tak. Prosimy. Jest.
Po dwóch porażkach w meczach z Miami Heat i Toronto Raptors, Washington Wizards udało się minionej nocy odnieść zwycięstwo w wyjazdowym spotkaniu z Milwaukee Bucks. Do składu czarodziejów powrócił po absencji w poprzednim meczu John Wall, co dobrze wpłynęło na grę gości. Wynik długo oscylował w okolicach remisu, ale w czwartej kwarcie podopieczni Scotta Brooksa zdominowali rywali, wychodząc na 17-punktowe prowadzenie i zwyciężyli ostatecznie 99-88. Najskuteczniejszym graczem Wizards był jak zwykle Bradley Beal z 23 zdobytymi punktami, któremu dwa celne rzuty za 3 pozwoliły zostać najmłodszym koszykarzem w historii ligi z ponad 700 takimi trafieniami na koncie. Marcin Gortat zaliczył trzecie z rzędu double-double, na które złożyło się 10 punktów i 15 zbiórek. W Bucks najlepszy Giannis Antetokounmpo rzucił 23 oczka. Wizards zajmują piąte miejsce w tabeli konferencji wschodniej z 10 zwycięstwami i 7 porażkami na koncie. Takim samym bilansem mogą się poszczycić znajdujący się pozycje wyżej Cleveland Cavaliers. Kawalerzyści odnieśli wczoraj 5 wygraną z rzędu, rozbijając na wyjeździe Detroit Pistons 116-88. LeBron James 16 ze swoich 18 zdobytych w tym meczu punktów rzucił w pierwszej kwarcie. Liderami na wschodzie pozostają Boston Celtics, którzy minionej nocy do 16 przedłużyli serię zwycięstw. Wygrana z najsłabszą drużyną ligi Dallas Mavericks nie przyszła jednak Celtom łatwo, bowiem swoją wyższość udowodnili dopiero w dogrywce, ostatecznie zwyciężając 110-102. Aż 47 punktów na ponad 70-procentowej skuteczności zdobył w tym meczu Kyrie Irving. Ja tylko jedno zdanie na koniec, jeśli pozwolisz. Kiedy zabrzmiało zdanie, że zagrali z najsłabszą drużyną ligi, zobaczyłem Dirka Nowickiego, który prowadził onegdaj Dallas do zwycięstwa w całym sezonie, w całych rozgrywkach. Wierzyć się nie chce, to się wszystko zmienia. Dziękuję Ci, Rafał, za dzisiaj. Proszę, już za chwilę o tym, co czeka nas w pogodzie, powie Ola Zarzycka. O 20:00 gościem Adriana Stankowskiego będzie szef służby kontrwywiadu wojskowego Piotr Bączek. O 21:00 zapraszam na rozmowę w punkt. Dziś gościem Katarzyny Gujskiej będzie profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Dobrego wieczoru z Republiką. Do zobaczenia.